Na słowa w Sejmie. Powodem tych wielkich emocji działalność podkomisji Macierewicza. Wyspy żegnają swoją królową. Trumna z ciałem Elżbiety II jest już w brytyjskim parlamencie. A po wiadomościach gość Radia Z. Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Minęła właśnie 17. Okrzyki hańba i mocne stwierdzenie. Wstyd, że jest pan posłem. To o polityce opozycji pod adresem Antoniego Macierewicza. W Sejmie potężna awantura o działalność podkomisji smoleńskiej. Bo, jak ujawniła telewizja TVN24, zespół kierowany przez byłego ministra obrony narodowej ukrył część dokumentów świadczących o tym, że zamachu nie było. Osądzi pana historia, mówił Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Miał być marszałek senior. Jest marszałek obłudy, kłamstwa i nieprawdy. Tańczy na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec z tą hańbą dla tego Sejmu. Ja bardzo krótko. Wiedziałem, że to jest agentura Putina, ale że tak liczna nie. Odpowiadał prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Mimo, że podkomisja smoleńska w kwietniu ogłosiła swój raport końcowy, to jak się okazuje, swojej działalności nie zakończyła i wciąż jest finansowana z publicznych pieniędzy. Przy dźwiękach bębnów i biciu słynnego Big Bena kondukt z trumną królowej Elżbiety II przeszedł ulicami Londynu. W kondukcie szli król Karol III, książęta William i Harry, a także inni członkowie rodziny królewskiej. Trumna przejechała na lawecie armaty, przykryta jest królewskim sztandarem, są na niej imperialna korona oraz wieniec z kwiatów, białych róż i dalii oraz roślin i ziół pochodzących z ogrodów zamków Balmoral i Windsor. Kondukt przemierzył prawie dwukilometrową trasę z pałacu Buckingham do pałacu Westminsterskiego, siedziby brytyjskiego parlamentu. Tam trumna została ustawiona na katafalku i właśnie tam Brytyjczycy będą mogli oddać hołd monarchini. Pierwsze osoby będą mogły wejść za godzinę. Pogrzeb Elżbiety II w poniedziałek. W Radiu Z będziemy dla was śledzić ostatnią drogę królowej. I teraz już nasza popołudniowa rozmowa. Beata. Gość po południu, Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, koło poselskie, właściwie parlamentarne, tak można powiedzieć, żeby być precyzyjnym, PPS-u, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry po wakacjach, odświeżony wizerunek, dobrze, dobrze. A jak zagłosują pani koledzy z koła tego sejmowego PPS w sprawie reparacji, czyli poseł Kwiatkowski, poseł Rozenek i posłanka Senyszyn? Bo głosowanie lada moment w sprawie reparacji. Przypomnijmy, uchwały są trzy. Ta wiodąca to jest przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, które wyliczyło, że Niemcy powinny zwrócić ponad 6 bilionów złotych. Akurat na ten temat żeśmy nie rozmawiali, ale wiem skądinąd, że przygotowywane są tam poprawki do tej uchwały. I że, bo w tej uchwale w ogóle nie uwzględniono kwestii reparacji od drugiego agresora, który nas najechał w 1939. No to jest uchwała Koalicji Obywatelskiej właśnie, która uwzględnia również Rosję. Która uwzględnia również Rosję. I ja bym, jeżeli bym miała jak głosować czy decydować, to bym się skłaniała ku tej drugiej wersji, czyli żeby Rosja również była uwzględniona. Czyli pani by zagłosowała, gdyby pani zasiadała w Sejmie, zagłosowałaby za uchwałą Koalicji Obywatelskiej, tak? A jak koledzy i koleżanka zagłosują, to pani nie wie. No nie wiem. Nie wiem, jak zagłosują. Pewnie będą się też tak skłaniać, dlatego że kiedy rozmawialiśmy o tym tak jeszcze luźno, po całej tej sytuacji, kiedy PiS postawił sprawę reparacji, czyli koniec sierpnia, to dokładnie w ten sposób rozmawialiśmy, że w tych wszystkich kwestiach w ogóle nie jest uwzględniana Rosja. Mało tego, ja w ubiegłym tygodniu byłam z jednym z wiceministrów w TVN24, w Tak Jest. Ja też na pytanie... Ale wiceministrów, rozumiem, tego rządu. Z PiSu, tak, oczywiście. I też kiedy była kwestia reparacji, ja zapytałam, no ale dlaczego nie żądamy reparacji od Rosji? I pan minister oświadczył, że dlatego, że Rosja nie uznaje się za agresora. Przyznam szczerze, że chciało mi się śmiać. No jak, a to my się przejmujemy tym, czy Rosja... Ale rozumiem, że reparacje od Niemców mają sens, tak? Żeby żądać tych reparacji? Teraz pani mnie pyta jako polityka, czy jako prawnika? Nie, ja pytam jako polityka, jako prawnika. Bo jeżeli chodzi o kwestie prawne, to ja właśnie dzisiaj analizowałam odpowiedź na interpelację, tą, którą Anna Fotyga, pani wtedy minister spraw zagranicznych, napisała. I ta analiza prawna jest bardzo interesująca. Tam zawarte są oczywiście kwestie, które ja dla mnie... Jako, zdanie. Jako polityka i jako polityczki i jako prawniczki.
Uważam, że oczywiście Polska została bardzo mocno poszkodowana w czasie II wojny światowej, ale polityczka i prawniczka uważa, że odszkodowania tak, bo odszkodowania się wtedy należą ludziom konkretnym, którzy zostali pokrzywdzeni wskutek II wojny światowej. I w tą stronę bym poszła jako prawniczka po to, żeby mieć jakąkolwiek dużą szansę, że jako prawniczka mogę dla moich klientów takie kwoty uzyskać. Ale to poszłabym w odszkodowanie, odszkodowania, a nie w reparacje, tak. Czyli odszkodowania dla poszczególnych osób. Dla tak, osób, dla osób które zostały poszkodowanych, pokrzywdzone w wyniku działań wojennych. Że tak pokrzywdzoną osobą na przykład była moja babcia, która przymusowo pracowała przez 6 lat. I były... W Polsce, ale pod okupacją... W niemieckim obozie pracy. Nie w obozie pracy, ale w niemieckiej instytucji i musiała pracować. Miała 15 lat, jak tam została, czy 14 nawet, jak tam została przymusowo skierowana. Także były takie próby za czasów Jerzego Buzka, były podpisywane umowy, była polsko-niemiecka fundacja, pojednanie i tamte ofiary, bo ja pamiętam jeszcze dla babci pisałam takie, to było bardzo dawno temu. Ale ja jeszcze na jedną rzecz się natchnęłam, że w październiku 2006 roku premier Jarosław Kaczyński właśnie z panią minister Anną Fotygą byli w Berlinie i tam uznano, tam stwierdzono, padło takie stwierdzenie, że rząd polski, rząd niemiecki uznają sprawę tą za zakończoną. No więc to też jest dziwne. Kilkanaście lat później zupełnie. Kilkanaście lat temu ten sam... zupełny przypadek, że to na rok przed wyborami. Prawda? Zupełny, kompletny Dlatego przypadek. Dlatego ja uważam, że kwestia rozpętania całej tej sprawy z reparacjami to jest na użytek znowu wewnętrzny, a nie na użytek faktycznie osiągnięcia jakiegoś celu dla Polski. I tego się obawiam i podejrzewam, że to celowo jest właśnie tak, jak pani redaktor słusznie stwierdziła rok przed wyborami, po to, żeby Polacy nie zajmowali się dzisiaj tym, że jak idą do sklepu, to płacą dwa razy więcej niż w zeszłym roku, że kredyty drożeją, wszystko drożeje, tylko żeby się zajmowali tym, że dostaniemy jakieś pieniądze od Niemiec. A ja wolałabym... A jeśli pani mówi właśnie o tych wydatkach, to już okazuje się, że już co trzeci Polak szuka promocji na mięso w dyskontach. Tak, co trzeci Polak. Tak, czytałam ten artykuł. Olej, tak. Masło, margaryna to produkty na przecenie kupuje 29% Polaków, czyli też prawie 1/3. Pani redaktor, ja bym wolała, żeby rząd polski dzisiaj zrobił to, co może zrobić w każdej chwili. Po pierwsze, żeby wypisał tą notę i wysłał wniosek o wypłatę KPO. Dokładnie, bo tego nie robi. Ja nawet nie wiem, dlaczego oni tego wniosku nie wysłali. Bo teraz słyszymy, że poradzimy sobie bez tego. Ale ja też słyszałam w sprawie... Słyszeliśmy, że te pieniądze są niezbędne, że to po prostu jednak nam pomoże. A teraz sobie poradzimy. Nowy plan Marszala, a teraz poradzimy. Jeszcze odnośnie o reparacjach bym zapytała polskiego rządu, czy ten raport o stratach został przetłumaczony na język niemiecki, czy tylko w języku angielskim. Czy wysłana w ogóle została jakaś nota? No bo... docierają takie słuchy, że zdaje się nie. Aha, że ten raport jeszcze w ogóle nie został wysłany. Tak? Że nie został przetłumaczony na język niemiecki, nie wysłany są razem z notą, więc to by świadczyło o tym, że tak naprawdę to jest tylko na użytek polityki wewnętrznej. Płaca minimalna w górę. W przyszłym roku dwa razy, jak zdecydował rząd. To na rękę będzie mniej więcej tak 500+, tak mniej więcej. Pani serce jest po lewej stronie, no to w takim razie taki pomysł powinien się pani podobać. W normalnej sytuacji oczywiście tak, ja mało tego, ja cały czas się zastanawiam, pani redaktor, pani mówi o przyszłym roku, tak. A dlaczego rząd nie zrobił korekty budżetu tegorocznego, gdzie ma założoną inflację 3,3%? Dlaczego nie zrobił korekty? Przecież aż się prosi korekta budżetu. Przecież pani wie, że od tego, jakie były założenia inflacyjne również i cele inflacyjne w tym budżecie, też wiele rzeczy zależy. No właśnie od... podwyżki emerytur i różnych innych rzeczy. A więc ta dwukrotna zmiana kwot najniższej krajowej, to jest również zależy od inflacji. No dokładnie. Dokładnie. I teraz jest kwestia, jeżeli ta płaca minimalna idzie w górę, to obliczmy sobie, czy ci ludzie, ci obywatele, którzy zarabiają płacę minimalną, czy za te pieniądze, które dostaną dodatkowo, kupią tyle samo towaru, co w zeszłym roku, czy jednak mniej? Tych podstawowych artykułów, spłacą kredyt, zapłacą za mieszkanie, przecież my nie wiemy do końca, jeszcze nie we wszystkich Ale mieszkaniach. Ale to dobrze się dzieje, że rząd podwyższa tą płacę minimalną, musi podwyższać. No nie ma innego wyjścia. Absolutnie nie ma innego wyjścia. To wadliwa polityka rządu w dużej mierze doprowadziła do tego, że jest taka sytuacja.
No, według statystyk najniższą krajową pobiera w Polsce około 3 milionów pracowników. To jest ogromna rzesza ludzi, około 3 milionów pracowników. A co się dzieje z Komisją do spraw Pegasusa, do spraw przypadków domniemanej nielegalnej inwigilacji? Ale to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, koło PPS, czyli Polskiej Partii Socjalistycznej. Zanim zapytam o co już pytałam, to jeszcze chciałam zapytać, czy pani widziała, co się dzieje w Sejmie działo? Tak. Widziałam, byłam wstrząśnięta. A wie pani, co najbardziej mną wstrząsnęło? To powiedzmy, no, że wywiązała się awantura wokół po emisji tego programu w reportażu w TVN24 dotyczącej działalności podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza. Według autorów tego reportażu komisja miała ukrywać dowody, które były w sprzeczności z tą teorią wybuchu i zamachu, do którego miało dojść w Smoleńsku. Tak, wstrząśnięta byłam kilkoma rzeczami. A pani oglądała w ogóle ten reportaż? Dwa razy. Dwa razy, ponieważ za pierwszym razem to jest tyle faktów. Tam faktycznie redaktor Świerczek bardzo rzetelnie przygotował tę analizę. Każdy dokument pokazywał dokumenty, które nie znalazły się w raporcie. Rozmawiał z ludźmi, którzy byli zatrudnieni przez komisję Antoniego Macierewicza, a później te osoby nie podpisały tego raportu. To w ogóle nie był raport końcowy, on się nie nazywa. Jedna osoba na pewno nie podpisała. Mało tego, te osoby nie zgadzają się z tymi teoriami. I ja już nie mówię o tych Amerykanach, którym zapłacono ciężkie miliony za opinię, której w jakiejś tam części nie wykorzystano, tam gdzie ona przeczyła tym tezom Antoniego Macierewicza. Ale ci Antoni Macierewicz w Sejmie mówił tak, no wszystkie wyniki są opublikowane, to TVN ukrywa wyniki badań symulacji pokazujące, że samolot rozbija się zupełnie inaczej niż wynika to z badań pana Millera i pani Anodine. No, to były dwie komisje, które badały przyczyny. Można by się uśmiechnąć, katastrofy, gdyby to nie było tragiczne, bo Antoni Macierewicz od 12 lat tańczy na trumnach. Ale chcę powiedzieć, co było wstrząsające dla mnie. Wstrząsające było takie zestawienie dwóch obrazków. Z jednej strony posłowie, w tym Barbara Nowacka, która ma pełne moralne prawo występować o to, zresztą ona wystąpiła o po prostu likwidację tej komisji, zakończenie jej prac. I później posłowie, którzy jakby podtrzymywali to. I zestawienie twarzy Jarosława Kaczyńskiego, który w tym czasie rechotał. Rechotał. I ja się zaczęłam zastanawiać, bo akurat oglądałam to w telewizji, czy jakby mi brat zginął, ja mam teraz ciarki, ja znałam wiele osób, ale nie w takich relacjach głębokich. Jakby mój brat, moja bratowa zginął w takiej katastrofie, czy w jakiejkolwiek sytuacji bym rechotała, jak ktoś o tym mówi, był strasznie ubawiony. On też tańczy na grobie swojego brata i na grobie 95 innych ofiar poza jego bratem. A może coś mu ktoś wcześniej szepnął? Dla mnie to jest wstrząsające. Ja, pani redaktor, naprawdę bardzo mocno przeżywałam tą katastrofę smoleńską. Tam przecież zginęli ludzie z całej sceny politycznej, tam naprawdę najwybitniejsi politycy, można powiedzieć, z każdej strony. Ja już nie mówię o Jerzym Szmajdzińskim. Kaczyński też był wybitnym politykiem. Ja mówię o różnych politykach, na przykład Jerzy Szmajdziński. Ale Lech Kaczyński nie był wybitnym politykiem? Był to prezydent. Prezydentowi się należy to, co się należy. Nie ceniłam akurat jego prezydentury, ale na pewno Lech Kaczyński był dobrym człowiekiem, a Maria Kaczyńska była fantastyczną pierwszą damą i bardzo ją szanowałam jako pierwszą damę. Bardzo. W różnych sytuacjach się wypowiadała, w różnych sprawach, wstawiła się za kobietami, co pani redaktor na pewno pamięta. Pamiętam. I to była bardzo ciepła osoba i mnie bardzo... Wtedy nawet dostało się pani prezydentowej od, tak, ojca, od Rydzyka. Ojca Rydzyka. Nie nazywajmy szamba perfumerią. Tak, tak, dokładnie tak. Bo pani prezydentowa zorganizowała takie spotkanie wielu kobiet w sprawach, żeby ten kompromis aborcyjny absolutnie zachować. Tak, bo już wtedy chciano jakby zlikwidować te przesłanki usuwania ciąży, które były wtedy w tym tak zwanym kompromisie. Ale jedno, mnie jako kobietę też bardzo ujmowało to, jak ona troszczyła się o swojego męża, o prezydenta. Tak, bardzo. To było niesamowite. I niektórzy się podśmiechiwali z tego, a ja uważałam, że to jest takie właśnie oddające tą ciepłość, tą opiekę, opiekuńczość nad tą najbliższą osobą. Małżonkowie powinni dbać o siebie nawzajem. Oczywiście, ale to było
w tym nic śmiesznego. Kobieta. I pamiętam taki wywiad z marca 2010 roku o planach i o tej rodzinie, jak ona ciepło, w taki ciepły sposób o tej swojej rodzinie mówiła, o tym mężu, o córce. To, no, to było piękne po prostu, dlatego ja bardzo szanowałam panią prezydentową. Tak mówię, prezydentury nie oceniałam dobrze, ale szanowałam prezydenta, bo to jest urząd. I zresztą tak naprawdę mówię, był to dobry człowiek, na pewno milion razy lepszy od swojego brata. A ta komisja podsmoleńska powinna być rozwiązana? Oczywiście, mało tego, te osoby powinny być rozliczone. Tym raportem ktoś się powinien zająć. Czyli kto? Najlepiej prokuratura. No ale ja nie wierzę, że prokuratura Ziobry się tym zajmie, ale mam nadzieję... Premier Morawiecki bardzo chwalił również Antoniego Macierewicza, że medal mu się należy. Premier Morawiecki to chyba rywalizuje z panem Macierewiczem na kłamstwa, bo obydwoje raczej mają duże skłonności do mijania się z prawdą. Zastanawiam się, który bardziej, a może się naśladują nawzajem. Ale jeżeli chodzi o tą podkomisję, myślę, że te wszystkie dokumenty powinna zbadać prokuratura, i te osoby powinny ponieść odpowiedzialność, które są odpowiedzialne za ukrywanie dowodów, za przeinaczanie, które się nawet podpisały pod tym, wiedząc, bo tam ponoć to wynika z tego programu i z rozmów z osobami, które były członkami tej podkomisji, niektórzy nie byli uczestnikami niektórych spotkań. Antoni Macierewicz wybierał, kto z kim się spotyka. No więc osoby, które wiedziały, miały świadomość, niestety, jestem o tym przekonana, poniosą odpowiedzialność w przyszłości i prokuratura już niezależna i sądy niezależne ich osądzą. Tadeusz pyta, czy Senat może podjąć jakieś działania dotyczące podkomisji smoleńskiej? Czy zamierza podjąć? Niestety nie ma takich uprawnień Senat odnośnie podkomisji smoleńskiej. To jest no ona przykre, podlega pod MON. Pod MON, tak. Ministerstwo Obrony Narodowej, ale jeszcze nawiązuję do tej... O Pegasusa pani pyta. Ale jeszcze chciałam zapytać, bo jednak no, prezes Kaczyński dzisiaj padł z jego ust bardzo mocne słowa. No, wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale że aż tak liczna to nie. Pani redaktor, ja powiem mocno. Widzi pani, we mnie to wywołuje dużo emocji, o czym rozmawiamy teraz. I tak na mnie działa w ogóle, kiedy mówimy o tej katastrofie, o tym strasznym nieszczęściu. O agenturze Putina. Jeżeli przeczytałam wywiad z panem generałem Pytlem, i zestawiam z tym słowa Jarosława Kaczyńskiego, to przecież wiem, że on wie, że jest tutaj agentura rosyjska. Po prostu. Ale pani się tak zupełnie 100 na 100 identyfikuje z tym, co mówił były szef SKW, Piotr Pytel? Ja pani mogę powiedzieć, że z panem Piotrem Pytlem mieliśmy do czynienia w takiej relacji właśnie, kiedy zeznawał, wyjaśniał w sprawie Pegasusa. I dla mnie, kiedy wtedy go widziałam, kiedy go pytaliśmy o różne rzeczy, dla mnie jest osobą bardzo wiarygodną. I nie sądzę, żeby osoba, która była szefem służb, tej części służb, osoba, która jednak ma za sobą jakiś dorobek, jakąś opinię, ryzykowała to wszystko dla opowiadania rzeczy, co do których nie jest przekonana. Poza tym proszę pamiętać, że zarówno Marek Dukaczewski, generał Dukaczewski, jak i chyba Paweł Wojtunik też już wypowiadał, twierdzą, że to są bardzo wiarygodne rzeczy. No tak, ale z drugiej strony rządowi PiS-u nie można odmówić jednak ogromnego wsparcia dla Ukrainy, także w sferze wojskowej. Ale nie tylko, dyplomatycznej, finansowej. Przyjęliśmy kilka milionów uchodźczyń, bo to głównie uchodźczynie z dziećmi, więc no trudno tutaj. Ale to, w jaki sposób to się stało na początku, to akurat to, co powiedział pan Piotr Pytel, to ja się z tym zgadzam, że to społeczeństwo polskie jakby wyprzedziło rząd. Społeczeństwo polskie wyprzedziło rząd. Ja byłam tego świadkiem. Ale sądzi pani, że społeczeństwo nie zachowało się tak bardzo w sposób, że otworzyło swoje serca, otworzyło swoje domy. Społeczeństwo otworzyło swoje... Joe Biden zachował się... bardzo tak, jak się nikt nie spodziewał. Czyli pani zdaniem nacisk ze strony Ameryki spowodował, że nasz rząd po prostu zachowuje się tak, a nie inaczej wobec Ukrainy? Myślę, że w dużej mierze tak. W dużej mierze tak.
nacisk Stanów Zjednoczonych, nacisk Joe Bidena i cała atmosfera w Europie, dlatego że mało kto się, nawet na Ukrainie, mało kto się tego spodziewał, że... Niemcy na przykład to tak niechętnie bardzo wysyłali. Ale reszta, tak, Wielka Brytania. Niemcy są naszym najbliższym sąsiadem. No z Niemcami to w ogóle jest ciekawy problem, dlatego że... Wiadomo, prym w Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że rozmawialiśmy ostatnio z przedstawicielami Bundesratu, którzy przyjechali do Polski. I właśnie, czyli odpowiednik Senatu naszego? Odpowiednik Senatu. I akurat w trakcie takiej rozmowy pytałam o te kwestie i ten prezydent, to była prezydent Turyngi, powiedział, że problem polega na tym, że w Niemczech po 24 lutego znowu część społeczeństwa, które było kiedyś NRD, raczej ma trochę odmienne zdanie niż ta część zachodnia. Odmienne, czyli jakie? No, czyli właśnie jest... Prorosyjskie? Sympatyzujące. Są to zwolennicy Nord Stream 2 i sympatyzują. I to dla mnie to było też niesamowite, że po 30 latach po zjednoczeniu w tym społeczeństwie wciąż jeszcze są podziały, bo przecież Niemcy Zachodnie ogromne pieniądze i nakłady włożyły w odbudowę NRD po zjednoczeniu. Przecież ten kraj to był zupełnie inny kraj wtedy i to zupełnie inny kraj teraz. I dzisiaj, kiedy mówi to przedstawiciel Senatu Niemiec, że jest problem, ponieważ ci, w których stacjonowały wojska rosyjskie, tam gdzie była ta jednak, Rosjanie jednak NRD bardzo kontrolowali, że tam odżyły takie sentymenty prorosyjskie, to faktycznie skóra cierpnie. I dlatego ja bardzo sekunduję tym, żeby rząd niemiecki sobie z tym wszystkim poradził i bardzo się cieszę, że rząd niemiecki w tym momencie jednak pomaga bardziej niż na początku. Mało tego, dlatego powinniśmy wszyscy w ramach Unii Europejskiej to robić, bo zawsze w ramach Unii jest większy ten nacisk na inne kraje. Jeszcze jest na Niemcy, ale jeszcze jest inna kwestia. Ja kiedyś rozmawiałam też z przedstawicielami Bundestagu w marcu, jak ta wojna wybuchła. Z młodymi ludźmi, nawet młodszymi ode mnie. I oni mówili jedną rzecz, że Niemcy, bardziej chyba Niemcy zachodnie, bo to na to mieli wpływ, po wojnie zostali wychowani na skończonych pacyfistów. Kilka pokoleń Niemców zostało wychowanych na pacyfistów. I generalnie oni się brzydzili wszelkim bronią, zbrojeniami. I w tym momencie nagle wszyscy naokoło, Polska, on śmiał się, ten parlamentarzysta, że piekło zamarzło, bo Polacy namawiają Niemców, żeby się zbroili. A że Polska i inne kraje jakby wywierają nacisk, żeby Niemcy jakby zmieniły swój styl uprawiania polityki, ale też swoje cele. Ale patrząc na to, co robiła Rosja, co robił Putin po 2008 roku, od 2008 roku. Ale wszyscy byli ślepi poza nami. No to dzisiaj nawet Ursula von der Leyen przyznała, że generalnie trzeba było słuchać Polaków, ale mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. No nawet, pani redaktor, no, ja się bardzo cieszę, że się uderzyła w piersi. To jest wielka klasa. Ale późno. No ale lepiej dobrze, późno niż później. Późno niż wcale. I dlatego bardzo to jest ważne, że się uderzyła w piersi. My wiedzieliśmy, bo my z nimi mieliśmy do czynienia. Od 20 roku nawet dość krwawo w różnych okresach naszej historii. No napadli na nas 17 września, dokładnie. I zabrali nam bardzo wiele z naszego terytorium. A wymordowali naszą inteligencję w Katyniu. I to, co jeszcze robili na Łubiance z różnymi Polakami, to przecież historia to pokazuje. Ale... O czym za komuny uczyć się nie można było? Nie wolno było. Uczyliśmy się z tego z biuletynów zachodnich i z prasy podziemnej. Ale jest... Ewentualnie w domu. Ale w domu to z prasy podziemnej, bo skąd mieliśmy dostęp? Nasi rodzice to robili. Ale generalnie Europa Zachodnia takich doświadczeń nie miała. W związku z czym można to... Dobrze, że to zrozumieli. Ale to pani usprawiedliwa, rozumiem, nie mieli takich doświadczeń. My mieliśmy doświadczenia, wiedzieliśmy, jak to wygląda, że to zagrożenie jest realne, że ono nie jest wyimaginowane. Ja ich nie usprawiedliwiam, i że te neoimperialistyczne zapędy ze strony Putina i jego drużyny cały czas są silne. Oczywiście, że tak. Ale mieli tę świadomość również Amerykanie. No ale
No, no i bez tego, można powiedzieć, wkładu Amerykanów, no to pomoc dla Ukrainy nie byłaby tak daleko idąca. Ja myślę, że ona by w zupełnie, być może by jej nie było. No to jest lider wsparcia. To jest lider wsparcia. To nie tylko kwestia finansowa, ale też kwestia taka moralna. Ameryka, no jednak to jest potęga, która, no Joe Biden zaryzykował bardzo wiele. I w swoim własnym społeczeństwie również. I proszę pamiętać, że też stracił trochę poparcie. Jeszcze chyba w czerwcu było tak niskie poparcie. Amerykanów, no to dla Amerykanów Ukraina jest bardzo daleko. No to jest w ogóle, gdzie jest Europa, gdzie jest Ukraina, no to dla nich jest po prostu absolutnie jakiś inny świat. W związku świat. Z czym ja nie usprawiedliwiam, ale próbuję argumenty zrozumieć. Ja jestem prawnikiem, ja jestem adwokatem. Zawsze ważę argumenty jednej i drugiej strony. I bardzo się cieszę, że dzisiaj ta deklaracja od Ursuli von der Leyen padła i mam nadzieję, że to się nie tylko będzie deklaracja, ale już w przyszłości ta polityka będzie spójna całej Europy i dlatego dla nas naszą racją stanu jest być z Europą, bo bez Europy nas nie ma, bo będziemy w strefie wpływów wschodnich. Dobrze, wracając do mojego Ale do tego bicia się w piersi, ja bym bardzo chciała, żeby polski rząd się uderzył w piersi i powiedział tak, nie mieliśmy racji trzymając Zbigniewa Ziobry w rządzie i nie i niszcząc polskie sądownictwo, bijemy się w piersi. Proszę, jutro dajemy ustawę. Ustawy są w zamrażarce sejmowej. Można je wyciągnąć, uchwalić. Senat będzie za 2 tygodnie. Uchwali i wysyłamy notę OKP. Ale to nie nastąpi, ponieważ teraz rozpadłaby się koalicja, a Prawo i Sprawiedliwości... A najważniejsze jest rządzenie, a nie Polska, chcą, prawda? Chcą dowieść do wyborów. Nie, bo oni im zależy na władzy, na jej utrzymaniu, a nie na Polsce. Bo z tą władzą się wiążą różne synekury. Wiążą się posady w spółkach Skarbu Państwa. Wiążą się posady w radach nadzorczych. Wiążą się posady w instytucjach. Ja już nie mówię o PKO BP i różnych innych państwowych instytucjach, które są opanowane przez sieć pisowsko-ziobrowską. I to by się straciło, a rok jeszcze można z Polski ciągnąć pieniądze. No niestety, pani redaktor, to tak wygląda, bo gdyby dla nich była ważna polska racja stanu, to dzisiaj te pieniądze z KPO są nam potrzebne, potrzebujemy ich jak kania dżdżu, dlatego że moglibyśmy w jakimś sensie powstrzymać inflację i spowodować rozwój. Bo dla nas najgorsze teraz w tej sytuacji jest stagflacja, czyli stagnacja gospodarcza tak, to już wiele razy przy tej inflacji. Jeżeli, a przy takiej inflacji można pójść naprzód. Jeżeli mielibyśmy pieniądze na rozwój, to po prostu przebieglibyśmy po tej inflacji. No tak to kolokwialnie można określić. A co dalej z komisją tą senacką do spraw Pegasusa? My cały czas pracujemy. No tak, ostatnie posiedzenie widziałam było w lipcu, 18 lipca. I co dalej? Ostatnie posiedzenie było 18 lipca. My cały czas pracujemy, zbieramy teraz opinie prawne, ponieważ my jeszcze mamy do zrobienia no, tą lwią i najważniejszą część pracy, czyli założenia do ustawy o kontroli nad służbami specjalnymi. Wszystkimi tymi służbami, jak CBA, ABW i inne. I to jest ta jedna część. I kiedy ten projekt będzie gotowy? Chcemy, żeby on był gotowy w przyszłym roku. To jest bardzo ciężka praca. A raport do komisji? Ale właśnie. Zaczynamy pracować nad raportem do komisji, ale mamy spotkanie w poniedziałek 19 z komisją z Parlamentu Europejskiego. Komisja Parlamentu Europejskiego... Jedziecie do Brukseli, nie, tak? Oni przyjeżdżają do nas. Aha. Komisja Parlamentu Europejskiego na 3 dni przyjeżdża, znaczy do nas przyjeżdża w poniedziałek. Mamy spotkanie i mamy takie spotkanie, które będzie też dostępne dla mediów w poniedziałek o 14.30, 19. I tam będziemy się dzielić naszą wiedzą. Oni byli w Izraelu, mają inne wiadomości, których my nie mamy, więc my będziemy przekazywać. My już raz byliśmy z kolei w Strasburgu. Pegasus pochodzi z Izraela, przypomnijmy. Tak, Pegasus pochodzi z Izraela. Będą nam przekazywać, czego się dowiedzieli, co ustalili. Czyli wstępnie raport kiedy będzie? Można określić jakąś cezurę czasową? Myślę, że pierwszy kwartał przyszłego roku mniej więcej. Czyli akurat przed wyborami. Przed wyborami, no ale... No ta komisja musi skończyć swoją pracę przed wyborami. Wtedy, kiedy będą wybory samorządowe. Tak mniej więcej, circa about. Nie w samorządowe. Samorządowe będą o rok... A, tak ma pani rację, 2024. Tak, przepraszam. Nie. Wróć. Nie, 2024. Tak ma pani rację, bo normalnie powinny się odbyć jesienią przyszłego roku. Myślę, że raport będzie na początku, czyli w pierwszym kwartale, a później będziemy starać się te założenia do ustawy przedstawić po to, aby wtedy, kiedy wygramy
wygramy kolejne wybory, abyśmy tę ustawę mogli... Jeśli wygramy. Pani redaktor tak na mnie spojrzała, ale pani no bo... sobie wyobraża co innego, że musimy wygrać te wybory. Ale musimy. My nie mamy innego wyjścia. No mamy też, jak wiadomo, ordynację Donta, która premiuje największe podmioty. Dlatego i są też pytania, żeby to była jedna lista, jak tak? najwięcej, tak, żeby wokół największych partii opozycyjnej się gromadziły. A w takim razie członkowie PPS wystartują z jednej listy z Lewicą? Jeżeli będzie jedna lista, to na pewno tak. Czyli nie ma wroga już na Lewicy, tak? Ale... Przeprosicie się. Znaczy, to nie są kwestie osobiste. Panie redaktor, ja mogę nie mieć relacji koleżeńskich czy przyjacielskich z różnymi ludźmi. Nawet, z Włodzimierzem Czarzastym na przykład. No na przykład nie mam ochoty mieć relacji żadnych. Ale to nie ma żadnego znaczenia w kontekście, kiedy chodzi o dobro państwa i kiedy jako polityk mogę być na jednej liście, akurat ja będę startować do Senatu. Wiadomo, tam są JOW-y. Ale miałabym być, czy nasi ludzie na jednej liście z Włodzimierzem Czarzastym. I sądzi pani, to jest że Włodzimierz Czarzasty wpuści na listę Joannę Senyszyn? Ale na listę wspólną myślę, że nie będzie sam Włodzimierz Czarzasty, jeżeli by to była jedna lista, decydował o tym, czy tam będzie Joanna Senyszyn, że będzie decydować raczej większe gremium. No bo nie Włodzimierz Czarzasty. Ja nie mówię o tym, że PPS pójdzie na jednej liście z nową lewicą osobnej, bo to jest bez sensu. Dzielenie ja opozycji... że będzie jedna lista lewicy. Nie, ja przewiduję, że powinna być jak najbardziej, wszyscy powinni dążyć do tego, żeby była wspólna lista opozycji. Oczywiście. Jedna, tak? Że tak. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, Hołownia, wszyscy Konfederacja. Nie, Konfederacja nie. Wszyscy ci, którzy są demokratami, powinni iść na jednej liście. Jak to się poukłada, zobaczymy. Ale powinniśmy jako odpowiedzialni politycy dążyć do tego, żeby wygrać najpierw z Dontem, a potem z PiS-em. Dont to oczywiście twórca tej ordynacji, która premiuje największe podmioty. Bartek pyta, a czy Włodzimierz Czarzasty przeprosił za swoje słowa? Nie, ale ja naprawdę nie oczekuję od niego żadnych przeprosin. Mnie naprawdę Włodzimierz Czarzasty nie jest w stanie obrazić. Po prostu. Czyli nie oczekuje pani? Nie. A czy rozważa pani jeszcze powrót do Lewicy, czy to już jest niemożliwe, pyta Robert? Do nowej Lewicy jako partii? Nie. Nie, nie ma takiej możliwości. Ale ja jestem cały czas lewicowa. No, wspomniałam o tym, że ma pani zdecydowanie serce po lewej stronie, tak w sensie metaforycznym, poza tym, że tak jest w istocie. A Łukasz pyta, wszelkie sondaże poparcie uwzględniają Lewicę jako partię. A czy PPS zamawiało sondaże, badania, które pokazywałyby wasz indywidualny potencjał wyborczy? Nie. Nie zamawialiśmy takich sondaży. Bo to było pewnie na poziomie 0,01. Chociażby, ale my myślimy, że na to jest jeszcze za wcześnie. Myślę, że nie sondaże wygrywają wybory. W związku z czym nie na to pytanie odpowiadam nie. Czyli nie robiście. Poza tym pewnie jeszcze chodzi o pieniądze. No, to troszeczkę kosztuje. No, troszeczkę kosztuje. A rozumiem, że wasze możliwości finansowe są ograniczone. A dlaczego nie udało się przetransferować innych posłów do koła PPS? To jest kolejne pytanie od słuchacza. Po pierwsze, my nikogo nie transferowaliśmy. Osoby, które chciały wówczas założyć koło, założyły i nie namawialiśmy, nie przyciągaliśmy. Ja jestem przeciwniczką takiego przeciągania ludzi z jednej koła. Czyli nie polowaliście na innych posłów? Nie polowaliśmy na innych posłów, w związku z czym jest nam tak dobrze, mało tego. My mamy taki regulamin naszego koła, że jeżeli chciałby ktoś do nas przyjść, do koła, to wszyscy muszą wyrazić zgodę. Czyli musi być gremialna zgoda, całego gremium. Michał pyta, jakie pani widzi rozwiązanie dla systemu emerytalnego, żeby było sensowne i żeby nie służyło politycznie do przekopowania na przykład 13-14 emeryturą? Może prywatyzacja? Nie jestem zwolenniczką prywatyzacji systemu emerytalnego. To powinien pozostawać system państwowy i na pewno trzeba będzie o tym dyskutować. To jest chyba najtrudniejsze we wszystkim, system emerytalny, dlatego że istnieją ogromne... Przy katastrofie demograficznej. Szczególnie przy katastrofie demograficznej, bo my cały czas zapominamy, bardzo często w rozmowach się o tym przekonuję, że my zapominamy, że my mamy taki system emerytalny solidarnościowy. Czyli z tych składek, które my dzisiaj płacimy, nie odkłada się żadna nasza emerytura, tylko wypłacane są emerytury, które dzisiaj teraz biorą nasi rodzice czy nasi dziadkowie. Teraz. Tu i teraz. W związku z czym, jeżeli chodzi o kwestie reformy systemu emerytalnego, to trzeba ten fakt bardzo mocno uwzględniać i trzeba pamiętać, że żebyśmy my dostali emeryturę, bez względu na to, jak skonstruujemy system, to muszą ludzie być pracujący za te 20,
czytam 30 lat, no, w moim przypadku mniej, ale w przypadku wielu młodych słuchaczy więcej. A teraz nam bardzo służy... Czyli mądrych nie ma, którzy byli w stanie nie powiedzieć... Nie ma, ale teraz bardzo służy nam, to i naszemu systemowi emerytalnemu, że pracują u nas ludzie z Ukrainy, migranci czy obywatele Ukrainy, zresztą 2 miliony pracowało przed wojną, dlatego że oni cały czas są płatnikami systemu emerytalnego, a... No, mamy umowę międzynarodową dwustronną z Ukrainą, ale no, nigdy ten transfer nie będzie taki do ich emerytury w przyszłości do Ukrainy, jakie kwoty oni teraz wpłacają. Także to dla Polski jest bardzo korzystne. Ale na pewno ten system powinien zostać państwowy. Ja jestem przeciwniczką prywatyzacji tego, dlatego że no, my jesteśmy w systemie niemieckim, bo to przecież Niemcy wymyślili zabezpieczenie społeczne już końcem XIX wieku i ten system w Europie został przyjęty, on się sprawdza i powoduje, że nie ma sytuacji, kiedy ktoś po prostu umiera z głodu, bo już nie pracuje. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Z. I naszym gościem była wicemarszałkini Senatu z koła PPS, Gabriela Morawska-Stanecka. Dobrego popołudnia, kłaniam się. Dziękuję pięknie. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.